dobry, dzień dobry. Witam się z Wami na Kreska Oliwka. Z tej strony Ania. Dawno mnie nie było, ponieważ wiecie, to są takie życie codzienne. Praca, dom, dzieci. No i jakby trochę jest mniej tego czasu na to, żeby się tutaj do Was nagrać. A dzisiaj jesteśmy gdzie? Nad naszym pięknym polskim morzem. Przyjechaliśmy, jest ładna pogoda. Jest ciepło, jest 14 stopni, ale troszkę wieje, czy nie mocno, troszeczkę, ale kapturek musi być. No i słuchajcie, przyjechałam trochę się zrelaksować, odpocząć. Pokażę Wam co i jak, a później trochę do Was pogadam. Witam się z Wami ponownie. Tak jak widzieliście, byliśmy nad naszym polskim morzem, nad Stogach. Tak, na Stogach byliśmy. Byliśmy trochę się dotlenić, dojodować, przewietrzyć się i jestem dzisiaj bez makijażu, tak, jestem bez makijażu, dlatego że odpoczywam, ponieważ cały tydzień chodząc do pracy trzeba się malować, jakoś wyglądać i być jakimś tam, powiedzmy, ogarniętym człowiekiem. Jak niektórzy już zauważyli, tak, pracuję w szkolnictwie i podoba mi się, jest fajnie, mamy bardzo ogarniętą grupę dzieciaczków, także naprawdę lubię to, zresztą zawsze lubiłam dzieci i powiem Wam szczerze, że chyba to jest to, w czym się odnajduję na dłuższą metę, bo znaczy pół życia spędziłam w korpo, więc jakby i tam też się odnajduję, ale wiecie, sytuacja jest taka, że
pandemia dużo zmieniła i coś trzeba ze sobą zrobić. Fajnie, że w korporacjach możesz pracować zdalnie, ale brakuje ci takiego stricte fizycznego kontaktu z człowiekiem. Tu go mam jakby cały czas, nie tylko z rodzicami, z przedszkola, z dziećmi, ale też mam taki kontakt z koleżankami z pracy. Mogę wyjść, pogadać. Byliśmy, ci co mają i oglądają mnie na Instagramie, to pewnie też widzieli otagowania, bo byliśmy sobie na tak zwanej integracji. No, na takim wyjściu wspólnym byliśmy sobie, o można tak to powiedzieć, byliśmy sobie na takim wspólnym wyjściu, żeśmy sobie posiedzieli, byliśmy w pubie, byliśmy na kręglach, byliśmy też troszkę nóżką potuptać, także było całkiem sympatycznie, było bardzo fajnie. I też wróciłam o normalnie przyzwoitej porze, jak na rodzica przestało, słuchajcie, bo wróciłam o godzinie 24, już byłam w domu, już wykąpana byłam już, także jeszcze zdążyłam obejrzeć sobie jeden odcinek na Netflixie serialu i wróciłam do domu. Wyglądam jak zakonnica w tym kapturze, ale o coś mnie ostatnio jakoś tak ucho pobolewało, więc wolę mieć ten kapturek, niż miałoby mnie do końca zawieć i wiecie, być nieprzyjemnie, chodzić z bólem. Dzieciaki tutaj obok plaży jest plac zabaw taki i dzieciaki się tutaj lubią bawić. Naprawdę jest fajna pogoda, jest taka polska złota jesień, 14 stopni, naprawdę dzisiaj pogoda dopisuje, chociaż cały czas pogoda w telefonie pokazuje, że dzisiaj 80% deszczu. Ja tak patrzę, gdzie jest to 80% deszczu, bo tu jest błękitne niebo, chociaż mimo koło nas, koło domu było dosyć sporo tych chmurek i miałam takie obawy, czy nie zacznie to przypadkiem padać. I powiem wam, że jestem tak pozytywnie nastawiona tą pogodą. Jak jest słoneczko, to mnie jakoś tak nakręca i dzisiaj do mojego męża, przyjechaliśmy nad polskie morze i mówię do mojego męża, no tak, byliśmy w Turcji, byliśmy w sumie nad jeziorem Salda, w tym roku no nie udało nam się wyjechać tam nad morze, bo tak jak planowaliśmy, ale to wszystko się zbiegło przez tą operację męża, jego rekonwalescencję, choroby dzieci, które też tam przeszły, nasz COVID nieszczęsny, który też nas dopadł i to wszystko się tak zbiegło, że no nie udało nam się wyjechać w tym roku na plażę. Mam nadzieję, że w przyszłym roku na pewno tam pojedziemy, słuchajcie, bo to nie ma bata, ja zawsze tam chcę jechać nad morze, w tym roku się nie udało. Gdzieś powinna mieć urywki z morza w Fethiye na dysku, więc najwyżej na końcówce filmu wam tutaj dokleję, jak wyglądało. To był film nakręcony 2 lata temu i naprawdę była rewelacja po prostu, a fale były ogromne, przeogromniaste, dzieciaki jak weszły to co chwilę się przewracały, ale fajnie były, bo były takie, bo tam też podpływały bardzo blisko statki i tam były liny cumowe i dzieciaki się tych lin też mogły trzymać, także było całkiem sympatycznie. Ale później przeszliśmy trochę dalej. Na końcu filmu wrzucę wam te urywki, jak wyglądało to 2 lata temu nad tureckim morzem. W tym roku korzystamy z natury i pięknej pogody, więc przyjechaliśmy sobie nad polskie morze. Mamy piękną złotą jesień, spadające liście codziennie, jak wracamy z przedszkola, Kamil zbiera liście, słuchajcie, codziennie jak wracam z przedszkola, tu taki liść, mam taką kolekcję liści w domu, że po prostu rewelacja. No i mój Kamil dostał, słuchajcie, uczelnię na gruszki. Ostatnio byliśmy, w ogóle był mąż z nimi. Mąż pojechał pierwszy raz w sumie do lekarza z nimi na kontrol, bo jakby utrzymał się długo po ich takim dłuższym przeziębieniu kaszel. No ale w sumie pani doktor zbadała słuchowo czysto. Tam Kamil miał lekko zaczerwienione ucho, bo w ogóle też była taka akcja, że nie wiem co to było. W sobotę się obudził, słuchajcie, o godzinie 18. Przyszedł i zaczął mówić tak, że go strasznie boli ucho. Zaczął płakać. Wkropiłam mu kropelkę do ucha dosłownie w ciągu minuty, słuchajcie. On odpłynął z tego bólu. I jak zasnął o 19 w sobotę, tak wstał rano, dopiero w niedzielę chyba o po 8. No nieważne, nie pamiętam już jak to było, sobota czy niedziela, czy to, no jakoś tak to było. W każdym razie to było już 2 tygodnie temu, dawno i nieprawda. Na szczęście kaszel ustąpił, są zdrowe, odpukać jest okej. I niech tak zostanie. Niech tak zostanie jak najdłużej. Mam nadzieję, że się na razie się wykurowali, a ja próbuję nas tutaj odpornościowo, wiecie, wspierać, dlatego że jest to jesień, no, jesteśmy w Polsce i no nie ukrywajmy, że jest dużo wirusów, zarazków, bakterii, które gdzieś tam się mutują i wpływają na organizm i potem łapiemy infekcje, które przeraża. Wiecie, to jest tak, dziecko jak ma katar, wciąga,
albo ten katar mu nocą spływa. A jak spływa, pojawia się kaszel. I to jest takie, wiecie, niekończąca się opowieść z tymi kaszlami. Za mną zobaczcie, jak piękne liście leżą. Jest naprawdę bardzo sympatycznie. Bardzo w ogóle lubię to miejsce. Mam taki dosyć mocny sentyment do tego miejsca. Do tego miejsca. No, także kochani, u mnie dzień wygląda tak, że rano wstaję. W ogóle ja wstaję codziennie rano o 5. Bo wiecie, trzeba się wyszykować, zrobić dzieciakom jeszcze na świeżo, na kanapki, gdzieś tam przed szkołą, maluchy Igorowi do szkoły, mimo że on ma obiady w szkole, ale jak na przykład ma na godzinę o 7:30, czasami zje tą kanapkę w domu, czasami nie, więc i tak do szkoły mu robię jakąś tam kromkę chlebka, jakieś owoce tam nakroję dzieciakom i wiecie, pakuję to wszystko, przygotowuję, 6 po tam 20 budzę dzieciaki, szykuję ich, oni jedzą, no i tak o 7:15 już wychodzimy, bo zawozimy dzieciaki do przedszkola z mężem, no i są dni takie, że mnie mąż też zawozi do pracy, ale na przykład wiem, że od przyszłego bodajże tygodnia będzie tak, że będę musiała dylać autobusem, bo samochód idzie na warsztat, na kontrolę tam jakieś tam, więc będę sobie dylać autobusikiem. Sytuacja też jest taka, że mam zmianę, teraz taką, no taką późną zmianę, bo 9:17 będę kończyła 17 i potem szybko do domu, żeby odebrać moje szkraby do przedszkola, bo mąż, wiecie, dosyć późno wraca, daleko dojeżdża, więc wszystko jest jakby na mojej głowie. Mój dzień wygląda tak, że wstaję rano, idę do pracy, wracam z pracy, odbieram dzieci i potem jak odbieram moje dzieciaki, wracam do domu i odgrzewam im obiad z dnia poprzedniego, którego zrobiłam. Czyli w tym przypadku jest to zazwyczaj jakaś zupinka albo jakieś tam danie z ziemniaczkami. Ostatnio idę bardzo szybko na łatwiznę i do jednego wora wsadziłam kurczaki, ziemniaka, marchewka, brokuła, wiecie, taki miks masz. No i to wszystko ładnie upiekam w worku, beztłuszczowo i powiem wam, że się zajadę. Dali tym. Czasami wpłynie jakaś turecka zupka na szybko i muszę się trochę też poprawić swoimi przepisami, bo ostatnio żadnych przepisów nie ma. No ale wiecie, to jest spowodowane tym, że po prostu doba jest za krótka. Choćby człowiek chciał, to nie ma czasu nawet na to. No bo kiedy? Praca, dom, dzieci, sprzątanie, pranie, gotowanie. Tych obowiązków jest naprawdę sporo. A jak jest taka pogoda, to słuchajcie, nie chcę mi się siedzieć w kuchni i gotować, tylko po prostu wolę wyjść z nimi po prostu na spacer, bo wiem, że za chwilę zrobi się naprawdę zimno i nie będziemy tak często wychodzić, bo będzie na pewno deszcz padał, więc jak deszcz nie pada, to korzystamy, wychodzimy sobie, słuchajcie. Wychodzimy, korzystamy sobie i tak to wygląda, słuchajcie. Także musicie mi to wybaczyć, poprawię się. Jestem tutaj! Myślałam też, żeby zrobić takiego live'a dla was, bo jakiś czas temu was pytałam pod filmem, były tam odpowiedzi, że fajnie by było zrobić takiego live'a, no nie wiem, zastanawiam się cały czas nad tym. Jeżeli macie jakieś też konkretne wizje, albo, nie wiem, chcielibyście, żebym jakiś temat poruszyła, dajcie też znać w komentarzu, bo to jest ważne. Ostatnio też widziałam, że Emilia z kanału Moja Turcja od Kuchni wrzuciła film o chuście, czemu nie noszę chustę. I napisała tam na Instagramie, że z duszą na ramieniu, bo nie wiedziała, czy to nie jest film bardzo kontrowersyjny. Ja wam powiem, że ja lubię takie kontrowersyjne wyzwania, zresztą ja jestem jaka jestem i ja lubię kontrowersyjne filmy, lubię się na takie tematy wypowiadać. Ostatnio też wynikła, widziałam burza u Judyty na kanale odnośnie tych, czy lubię Niemców. Słuchajcie, powiem, ja się wypowiem tu, że każdy ma prawo do wolności słowa. I to, czy ktoś lubi Niemców, czy ktoś lubi Polaków, Turków, Syryjczyków, czy nie wiem, Pakistańczyków, to jest każdego zdanie. Każdy może kogoś lubić, bądź kogoś nie lubić. To, że ona nie lubi Niemców, ale mieszka i żyje w Niemczech, to tylko dlatego, że jest im tam dobrze, mogą żyć sobie na poziomie. Ja żyję na razie w Polsce, ale myślę, że gdybym miała... gdybym musiała, nie wiem, z pewnych względów wyjechać za granicę, bo bym stwierdziła, że tu już jest kiepsko na tyle, że nie chcę już tutaj żyć, ale jadę do kraju, do którego nie lubię, ale jadę tam tylko dlatego, że jest mi tam lepiej w sensie zarobkowym. Co w tym złego? Wielu Polaków wyjeżdża za granicę właśnie w celu zarobkowym. I tak.
ale też są ludzie w Polsce, Polacy, którzy jej nie lubią. Jest pełno takich Polaków, którzy nie lubią Polski i z różnych względów na przykład nie mają perspektywy wyjazdu do innego kraju i żyją i mieszkają tu pracując, więc wiecie, to jest taki skomplikowany trochę temat, bo nie każdemu się musi podobać czyjeś zdanie. I to, czy ktoś to po prostu akceptuje, lubi. No ale nie będziemy rozwijać tego tematu, bo to nie temat tego filmu. To jest taka czysto stricte pogadanka, co słychać u mnie. Mam pewną koncepcję na pewien film, ale na niego potrzebuję trochę więcej czasu, żeby do niego usiąść, go nagrać. A na chwilę obecną z czasem jest bardzo kiepsko, więc powoli zbieram się, żeby go nagrać. Część materiału już mam nagrane, ale muszę to wszystko posklejać, dograć, zmontować, to też zabiera czasu, więc musicie się uzbroić w cierpliwość, słuchajcie. No dzisiaj będę się z Wami żegnać, idę korzystać jeszcze z pogody, zaciekamy się tutaj pobawić, poddychamy jeszcze świeżym powietrzem, naszym morskim świeżym powietrzem. Dajcie znać w komentarzach, jak się Wam podoba nasze polskie morze porą jesienną, jeszcze w październiku. Ja generalnie bardzo lubię przyjechać ten morze. Mimo że mieszkam blisko, bo no blisko, no mieszkam w Gdańsku, mam możliwość dojazdu sobie na tą plażę, samochodem to jest no, 20-15 minut, nie jest to daleko, no tramwajem wiadomo dłużej, komunikacją miejską, ale komunikacja miejska też jest tak fajnie zrobiona, że można bezpośrednio sobie tutaj przyjechać, latem są autobusy, które jeżdżą bezpośrednio z danego punktu, na przykład u mnie z pętli autobusowej, aż nad samą plażę jeżdżą. Tylko wiecie, latem to są takie autobusy tak oblężone, że po prostu to nie jest możliwe. A poza tym latem jesteśmy też często w Turcji i nie mamy tak jakby okazji, żeby tutaj latem przyjeżdżać. Zresztą jak mamy do wyboru wiele, wiele cieplejsze morze i jezioro, które wygląda jak morze, to wybieramy tamtą opcję, a tu możemy sobie przyjechać właśnie jesienią. Bądź latem w innym miesiącu, w którym jesteśmy na przykład w Polsce. Tak to wygląda. Mąż mnie woła, więc ja się dzisiaj już będę z Wami żegnać. Mam nadzieję, że taki filmik się Wam podobał. Dajcie znać w komentarzach, co u Was słychać i do zobaczenia już niedługo w następnym odcinku. Gorszy Roz, bye bye. No super! Bujacie się? Kamil, jak się podoba? Ładnie! Jak się podoba? Tak. Fajnie. I tutaj się pokarerowałam, ale tutaj zostało mi trochę biały, ale pokaruję. A, bo miał być niebieski kolor, tak? Tak. Właśnie niebieski tu jest zielony, tu jest zielony, a tu jest czerwony. I narysowałam tutaj czerwony. Dobra, a zademonstruj jeszcze obrazki kolejne. Pokaż następną stronę. Tu za chwilę dokończysz. Pokaż mi następną stronę, bo czas leci. O! Piękny domek. Następny obrazek pokaż. O, koryba, super. Tu jeszcze nie skończyłaś, nawet nie zaczęłaś. Tu, o, trochę widzę, że zaczęłaś. Tu coś też tam jest. No co teraz kolorujemy? A, pięknie! Gdzie masz obrazek, który kolorujesz? Mhm. Jaka biedronka. Tylko biedronka, nie ma ogonka. To będzie bardzo chory ten twój George, jak nie zje ogórka i sałatki. Musisz go nakłonić. I już robi sałatki. A twoje trzecie dziecko czeka na obiad dopiero, tak? Ale tu nie. Ach, tu jest obiad, tak? Proszę. Whisky. Tutaj jest lalka, tak?
karmię George, tak? A ja tu jest George i tu jest George, a ja ją karmię. Będziesz karmiła, tak? Swoje dzieci? Dziecko poszło na spacer z tatą? Tak szybko?